I to jest coś, co sprawia, że on wchodzi na inną orbitę. To jest transformacja biznesu. 25 lat doświadczenia w różnym biznesie, tak, głównie międzynarodowym, na stanowiskach tych kierowniczych, zawsze gdzieś w zarządzie, zawsze w finansach. Myślę, że jak ktoś płacze już, to czy to jest Mercedes, Bentley, czy rower, ma wtórne znaczenie. Jeżeli jest komuś źle, to jest źle. I dobrze jest wiedzieć, to mieć tę świadomość. Jeżeli tak, to dlaczego jest źle, co mogę zrobić, co mogę zmienić, żeby było mi dobrze. Czyli ten proces pomaga dojść do tego, jak ja mogę prowadzić swój biznes w taki sposób, żeby on był całkowicie zgodny ze mną, zaspokaja moje wartości, moje potrzeby, żebym ja się spełniał i realizował. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku zaprosiłem gościa specjalnego. Jest nim Grzegorz Żołędziewski. Cześć Grzegorz. Cześć Paweł. Witam widzów. Grzegorz podzieli się dzisiaj z nami swoim doświadczeniem, wiedzą i swoją metodyką na temat tego, jak rozwijać biznes. Krótko z mojej perspektywy o Grzegorzu, człowiek z 30-letnim doświadczeniem w biznesie, pracujący dla różnych korporacji międzynarodowych na całym świecie. I patrząc z tej perspektywy, przed taki moment, kiedy Grzegorz, opowiadając mi o sobie, powiedział: ale ja zauważyłem, że te techniki, które ja tam pomagałem w rozwoju dużych biznesów, zadziałają również dla mnie i zadziałają również dla branży sektora MŚP. Czy tak właśnie było? Tak, to oczywiście to jest takie pigułce skompresowane maksymalnie, ale poszukując swojej drogi, odpowiedzi po co jestem, w czym powinien się realizować, spełniać, odkryłem, że będę się spełniał w tym dokładnie i spełniam się w przekładaniu mojego doświadczenia, mojej wiedzy, moich naturalnych cech, jak kwestionowanie status quo, szukanie efektywniejszych rozwiązań, jak wizjonerstwo czy kreatywność, właśnie pomagając przedsiębiorcom sektora MŚP, bo praca z nimi daje najwięcej satysfakcji, jest najbardziej wdzięczna i najwięcej efektów widać, korzyści. Okay. Ja znam kilka historii Twoich i Twoich klientów, dlatego też chciałem zaprosić Cię do tego odcinka, bo ja obserwuję taki problem, że kiedy pracuję ze swoimi klientami w temacie marketingu i sprzedaży, to zauważam pewne braki. Tam brakuje pewnych elementów, które to wszystko spinają w całość. I po rozmowie z Tobą wiem, że Ty masz swój model, mapę rozwoju biznesu, który pomoże nam w takich problemach, jak na przykład kwestia pracowników. Tak? Ktoś ma problem z zatrudnieniem pracownika, być może ktoś z Was, albo ma pracownika, który pracował przez wiele lat i odszedł. Drugim problemem, który często dostrzegam, jest kwestia tego, co właściwie robić, w jakim kierunku w tym biznesie iść, wypalenie zawodowe, brak motywacji, albo w ogóle brak pomysłu, w jakim kierunku ten biznes rozwijać. Spotykam się też często z tym, że ktoś mówi, no ale to dzisiaj konkurencja jakoś tak strasznie mocno wystrzeliła, bo no dzisiaj ten próg wejścia w biznes jest znacznie mniejszy niż jeszcze 10, 20, 20 lat temu. To są problemy, które dotyczą dzisiaj realnych przedsiębiorców każdego dnia. A z tego, co rozmawialiśmy i z tego, co przygotowałeś dzisiaj, żeby nam opowiedzieć, to Ty masz na to sposób, masz na to proces, który pokaże nam, jak z tego wyjść. Tak, to okej. Okay. Mam pewną metodę, z której korzystam, którą wdrażam u swoich klientów, która działa lepiej lub gorzej, bo zależy to od wielu czynników, od dojrzałości przedsiębiorcy, od gotowości, od zaangażowania. Nie, natomiast tak, no, przede wszystkim metoda jest kompletna i jest w postaci procesu, czyli ta praca, współpraca nie odbywa się na wyróżeniu z fusów, czyli wiesz, wydaje mi się, że albo u mojego innego klienta działało to i to, albo wiesz, przeczytałem w książce, że ponoć to i to działa. To ja nie wierzę w taki sposób, to jest tak samo dobre jak wyróżenie z fusów albo po prostu rzucanie, wiesz, kośćmi. Moje podejście składa się z 5 kroków. Pierwszy krok to jest w ogóle kwestia dojrzałości. Czy jestem jako przedsiębiorca tu i teraz dojrzały do tego, żeby zmierzyć się z tym, co albo mam w firmie, albo mam w sobie, czyli brak satysfakcji, brak pasji, brak czerpania takiej po prostu zwykłej przyjemności z prowadzenia biznesu. Albo że mam dojrzałość, która każe mi coś zrobić z biznesem, bo widzę, że on utknął, się nie rozwija, prawda? Albo widzę, że problemy przychodzą do mojego biznesu coraz częściej właśnie poprzez odchodzących ludzi albo nieumiejętność zrekrutowania właściwych ludzi. Czyli widzę, że coś jest nie tak i mam dojrzałość taką w sobie, kurczę, biorę się za to. Biorę. Decyduję, że biorę byka za rogi. To jest taki warunek sine qua non w ogóle wejścia do procesu. Bo jeżeli tej dojrzałości nie mamy, no to nie możemy przejść dalej. Drugim krokiem... Do tej dojrzałości... Co jest jakby takim wyznacznikiem w Twoim świecie? Bo jakby wydaje mi się, że tutaj nawet nie chodzi o wiek, nie chodzi o doświadczenie. Absolutnie. Chodzi o moment jakiś taki odkrycia, prawda?
Tak, no bo drugim krokiem jest świadomość, tak? Okay. Czyli jak ja już, jak w ogóle sam fakt posiadania świadomości, że ja nie wiem wszystkiego, że jest wiele ograniczeń, o których istnieniu w ogóle nie mam pojęcia, że powinienem coś zrobić, powinienem się czegoś nauczyć, powinienem się z czymś zmierzyć, żeby dojść do poziomu świadomości, że mam za małą świadomość i że chcę ją zwiększać, jest potrzebna ten pierwszy moment dojrzałość. Po prostu nie może być wystarczająco dojrzały, żeby się z tym zmierzyć. Tak? Mm-hmm. W moim życiu zajęło mi to dość wiele, dużo czasu, bo pomimo, że ja od 15 roku życia zadawałem sobie pytanie, po co jestem, dokąd wierzę, w ogóle po co się urodziłem i co chcę robić, to ja dopiero gdzieś na poziomie około 40, że tak powiem, poczułem woń tego, tak? Po tym wywiadzie Simona, wystąpieniu Simona Sinek na TEDzie i tak dalej, poczułem, kurczę, to musi być związek z wartościami, to musi być związek z własną drogą, z unikalną drogą, jakimś takim unikalnym sposobem, pomysłem na życie czy na prowadzenie biznesu. Więc w moim przypadku ta dojrzałość, pomimo, że ciekawość była szybciej i pytania pojawiały się szybciej, to daje dojrzałość do tego, żeby coś z tym zrobić, żeby wejść na tą ścieżkę, pojawia się stosunkowo późno. Natomiast ja pracuję z ludźmi, którzy mają po 20 kilka lat, czyli uzyskują tę dojrzałość szybciej i już szukają tej świadomości. Kurczę, chcę coś zrobić, chcę coś zmienić, chcę poszukać swojej drogi, chcę zacząć biznes bardziej świadomie, albo chcę w ogóle zastanowić się, jaki mam biznes robić. Nie na takiej zasadzie, że przeczytałem w internecie, że fajny biznes przynosi pieniążki, albo posłuchałem jakiegoś podcastu, o, tamten zrobił na tym pieniądze, to ja będę robił to samo. Nie, nie, nie. Co jest takiego we mnie, co jest w oparciu o moje wartości, moje potrzeby, priorytety, tym czymś, w oparciu o co powinienem stworzyć pomysł na swój biznes, na swoją karierę, na siebie samego. Dobra, i ja mam to właśnie takie pytanie, no bo żeby właśnie uniknąć tych takich oklepanych formułek z książek, to jakby ja się zgadzam w tym 100%. Tutaj możesz mieć 22 lata i mieć tą gotowość, dojrzałość, tak? Możesz mieć 40, możesz mieć 60. Ktokolwiek z Was nas ogląda bez względu na wiek, być może zastanawia się, no dobra, to ja już wiem, że dojrzałość jest ważna, ale jak do tego dojść? Jak tą dojrzałość, co ona po prostu nagle przyjdzie i mam czekać? Czy możemy nad tym jakoś popracować? Wiesz co, no na przykład ta rozmowa może być tym wyzwalaczem tej dojrzałości, tak? Właśnie ktoś z widzów może, słuchając nas, oglądając, stwierdzić, kurczę, dokładnie, mam sobie dojrzałość, mam gotowość, żeby coś zmienić, podejmuję tę decyzję, naciskam klamkę, wchodzę do tego pokoju, okay. Prawda? To jest, tym wyzwalaczem może być, wiesz, jutrzejsza poranna kawa, nie? I przeczytanie jakiegoś newsa gdzieś w necie, tak, albo zobaczenie jakiegoś filmiku. Ona w nas, ta dojrzałość dojrzewa, ale przychodzi ten moment zerwania tego owocu. No i drugim krokiem jest świadomość. Tę świadomość oczywiście trzeba jakoś zbudować. Żeby zbudować tę świadomość, jest potrzebne co? Jest potrzebny proces. Żeby to nie było właśnie na zasadzie wróżenia z fusów albo kopiowania rozwiązań tego, co ktoś zrobił, co u kogoś zadziałało, jest potrzebny proces. Ja pracuję na procesie, którego fundamentem są wartości, potrzeby, priorytety ludzi i na własnej metodzie, którą po prostu wypracowałem, ponieważ nie spotkałem takiej metody, nie przez 120 kilka lat, zanim zająłem się tym od 5 lat, to przez wcześniejsze 25 lat nie spotkałem takiej metody, musiałem ją sam wypracować na swoje potrzeby. Procesowa metoda tworzenia planu na biznes, na karierę czy na życie w oparciu o wartości. Wartości, potrzeby. Okay. To pojawia nam się kolejna świadomość związana jest z wartościami, z tego co ja słyszę i na to jakbym miał... Świadomość, co jest dla mnie ważne. Okay. Tu i teraz. Nie co było kiedyś, albo co będzie kiedyś, albo chcę, żeby było. Nie co było ważne dla mojej mamy, taty, wujka, dzieci. Co jest dla mnie, Grzegorza, ważne tu i teraz, dzisiaj. Dwa. Jakie mam potrzeby w związku z tym, które chcę zaspokoić tu i dzisiaj. No i wreszcie priorytety, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Będą dwie osoby o bardzo podobnym systemie wartości. Załóżmy, będzie wolność i rodzina. U jednej osoby rodzina będzie priorytetem numer jeden, wolność będzie na końcu, a u drugiej będzie odwrotnie. Czyli pomimo, że rodzina będzie bardzo ważna, to priorytet wolności sprawi, że te decyzje będą wyglądały zupełnie inaczej niż w przypadku pierwszej osoby, tak? Więc ta świadomość już jest bardzo odkrywcza. I możemy z tym wtedy zrobić wiele rzeczy. Przechodząc do czwartego kroku, czyli planu. Okay. Mogę stworzyć plan na życie. Mogę stworzyć plan na karierę. Mogę stworzyć plan na biznes. I teraz biznes. To może być nowy biznes. To może być biznes, który właśnie rozpocząłem pół roku temu, rok temu, utknąłem, wybiłem sobie pierwsze zęby, pobijałem kolana. Nie wiem, czy to jest moja droga, czy to jest mój biznes.
to ta świadomość ci się przyda. Mhm. Kuźwa, to jest mój biznes, muszę coś zmienić. Albo do cholery, to nie jest mój biznes. Im szybciej sobie tu świadomie zamknę i zmienię na coś, co jest moje, tym lepiej. Bo oszczędzamy czas. A czas jest najcenniejszym zasobem w naszym życiu. To jest jedyny zasób, którego nie da się, nie wiem, zatrzymać, cofnąć, kupić, tak? Ze zdrowiem możemy coś tam pomajstrować, tak? Ze szczęściem, z relacjami, ale czas, każda sekunda tej rozmowy bezpowrotnie ucieka. Dobra, to poczekaj, spróbuję to ująć w ramy, tak żebyśmy, żeby nasi widzowie podążali za naszym tokiem myślenia, czyli to, co powiedziałeś, to na początku przychodzi ten moment dojrzałości. To, co powiedziałeś, nawet ten odcinek może być takim elementem dojrzałości. I ja się z tym zgadzam w 100%. Ja czasem jadę na jedno szkolenie, płacę za nie kilka tysięcy dla jednego zdania. Czasem wracam ze szkolenia, szkolenie było kiepskie, ale jedno zdanie odmieniło moje patrzenie. Więc na początek tak gotowość, dojrzałość, ja bym nazwał je w swoim świecie właśnie taką gotowością do podjęcia w ogóle decyzji, bycia otwartym na ten proces. Później przychodzi moment świadomości, czyli ja muszę sobie zdać sprawę, jakie ja mam wartości, co jest dla mnie ważne, jakie mam potrzeby, tak? Czyli osadzić się w tu i teraz. Tak. Następnie zaplanować proces, czyli jeśli ja chcę nauczyć się jeździć na rowerze, to prawdopodobnie, albo mojego syna chcę nauczyć jeździć na rowerze, to prawdopodobnie, że na początku zaczniemy na czterech kółkach, później może będzie taki kijek do popychania, później będzie jechał, ale z moją asekuracją, później zacznie sam jeździć, a później może w przyszłości będzie jeździł wyczynowo, więc my potrzebujemy jakiegoś planu. Procesu. Tak? Procesu, bo będzie zaplanować proces. Okay, odwróćmy. Nie, potrzebujemy procesu, żeby zaplanować. Okej. Okay. Tak? Teraz potrzebujemy poznać ten proces. Tak, procesowo potrzebowałbym podejść do tego rozwiązania, żeby nie podchodzić. Dlaczego nam jest potrzebny proces? Proces jest, wiesz, myjesz zęby, to jest proces. Bierzesz szczoteczkę, nakładasz pastę, wkładasz, włączasz, ruszasz, to jest proces. My sobie nie zdajemy sprawy, robimy kawę. Zrobienie kawy, napicie się kawy wymaga procesu. Musisz włączyć ekspres, tak? Musisz podstawić filiżankę, napełnić kawę, wodę i tak dalej. Proces towarzyszy nam na co dzień we wszystkich czynnościach. Świadomie bądź nie. Więc tym bardziej, jeżeli chcemy podejść z dojrzałością na poziomie, wysokim poziomie świadomości, to fajnie zrobić to procesowo, a nie tak na zasadzie, dobra, tu już jestem świadom, że muszę coś zmienić, to przeczytam teraz 5 książek, które ktoś mi polecił i sobie z tego wyciągnę średnią i sobie coś tam zrobię. To nie jest proces. To jest jakieś ad hocowe podejście. Tak, takie łapanie. Dokładnie. Albo kolega zaprosił mnie do spółki, dawaj, zrobimy fajne spółki. Ja wierzę, że on wie, co robi, to ja się podczepię, zrobimy coś. To nie jest proces. Tak. To ja w marketingu odniosę się do marketingu jako dla moich widzów, że bardzo często też widzę, ktoś mówi, bierzmy się i róbmy marketing. Tak. I ktoś tam obejrzał jakiś film i mówi, trzeba robić TikToka. Tak. No to zaczyna robić TikToka. A okazuje się, że jest w branży protetyki i nagle się okazuje, że ich grupy docelowej nie ma na TikToku, nie? Dokładnie. I oni mówią, przecież my robimy marketing, ale on nie działa. A dlaczego? Bo nie ma właśnie procesu, nie? Jakby nie zaplanował tego, co się wydarzy dalej. Dokładnie. Więc proces jest ważny. I teraz ja wiem, że proces może straszyć samo słowo, że proces, przyszedł facet z korpo, będzie pieprzył o procesie. No nie, ale proces nam towarzyszy. Cokolwiek robisz, założyć dziecko do przedszkola, to jest proces. Musisz obudzić, musisz ubrać, musisz sprawdzić, czy tam będzie miał wodę, czy cokolwiek potrzeba do tego przedszkola, jakieś materiały, wiesz, cokolwiek, wsadzić ten samochód, zapiąć pasy, zawieźć. To jest proces. Tego rodzaju też rutyna dla dzieci, to w świecie biznesu możemy ją nazwać procesem, bo w pewnym sensie te rutyny, które, że dziecko je kolację, później idzie się myć, później na przykład, nie wiem, czyta mu się książkę, czy idzie spać, to go przygotowuje do jakiegoś takiego mentalnego podejścia. Tak samo ten proces, dla mnie przynajmniej, nie wiem jak ty masz doświadczenie z swoimi klientami, ale dla mnie proces jest takim elementem, że ja wiem, co ja muszę zrobić, jestem spokojny. Bo często, kiedy tego procesu nie ma, to jest taki lekki niepokój, taka chęć zrobienia czegoś, ale właśnie prokrastynacja, która polega na tym, że dobra, później, bo jeszcze nie wiem. A jak ja mam proces określony i wiem, jak co będzie wyglądało, to jakby czuję się spokojny i wszystko przede wszystkim w procesie masz ten związek przyczynowo-skutkowy. Pamiętam jeden z klientów, pozdrawiam serdecznie, panów z firmy Accentive z Warszawy. To jest firma z branży IT, założona przez programistów. Kiedy nawiązaliśmy współpracę, oni powiedzieli, wiesz co, Grzegorz, najbardziej nam się podoba u ciebie w tej współpracy, w tej metodologii, że tam jest logika, tam jest związek przyczynowo-skutkowy, że coś trzeba zrobić. Dobra, to bardziej, tak. Po prostu, że to nie jest takie, wiesz, z czapy sobie bierzemy jakieś rzeczy. I to ma głęboki wtedy sens, bo wierzę, że coś wynika z czegoś, więc może jeżeli pozwolisz, to przedstawię w bardzo skrótowej formie ten proces, na czym polega, bo dużo mówimy o tym słowie, ale nie wiadomo, co się pod tym kryje. Więc jeżeli szukamy tej świadomości, to szukamy jej w swoich wartościach, potrzebach, priorytetach. No ale później
procesowo coś z tego trzeba zrobić, czy to dla kariery, czy dla biznesu, czy dla swojego życia. Więc mam 7 map, tak? Jakby cała mapa rozwoju składa się z 5 kroków: dojrzałość, świadomość, proces, plan i realizacja. I teraz ten proces składa się z 7 map. Pierwsza to jest mapa wartości, gdzie dokładnie te wartości swoje i priorytety i potrzeby odkrywamy. Druga mapa to jest mapa zachowań i pożądanych nawyków. Bo sama znajomość wartości to jest jeszcze za mało. Musisz wiedzieć, jak masz się zachowywać, jakie nawyki mają ci towarzyszyć. I tutaj świetną książkę, jeżeli ktoś nie czytał, Atomowe nawyki czy Atomic Habits, James Clear, polecam, facet jest genialnie opisuje o nawykach, jak ważne są w życiu, jak one mogą zmienić jakość naszego życia. Tylko znowu, dlaczego mielibyśmy kopiować nawyki cudze, tak? O, patrzę na przykład, imponujesz mi, fajne, jakie masz nawyki, to ja będę robił takie same nawyki, to ja będę taki jak ty. No nie, powinniśmy szukać nawyków, które wynikają z naszych wartości. Czyli jak znam swoje wartości, mogę je przełożyć na zachowanie i nawyki. Jeden do jeden. I to jest procesowe podejście. Idźmy dalej. Trzecia mapa to jest mapa misji, czyli mapa celu istnienia. Mojego, mojej firmy, mojego projektu, którym się zajmuję, mojego startupu. Jaki jest cel istnienia? I znowu, dlaczego tego celu istnienia mielibyśmy szukać gdzieś w internecie? Albo u kogoś, wiesz, w podcaście? Nie. Znajdźmy go u siebie. Część twoich wartości odpowiada na pytanie, po co jesteś. Część wartości twojej firmy odpowiada na pytanie, po co ten biznes istnieje. Ty w marketingu doskonale o tym wiesz. Przecież każdy biznes, wchodzisz do firmy, to przede wszystkim, po co jesteście? Tak. Kto jest beneficjentem? Jaką potrzebę zaspokajacie? Tak? To wszystko jest w celu istnienia, w misji. Idźmy dalej. Czwarta mapa. Mapa wizji. Jak już wiesz, po co jesteś. Wiesz, po co istniejesz ty jako jednostka, czy ty jako firma, to możesz ustalić rezultat tego istnienia, czyli wizję, czyli to miejsce, do którego chcesz dojść, jak ono ma wyglądać, jak ono ma smakować, jak ono ma pachnieć dla ciebie, dla beneficjentów, dla otoczenia. I znowu, odpowiedź jest w tobie. I to jest ten proces, że idziesz krok po kroku i odkrywasz, wszystko budujesz na kanwie swoich wartości, swoich potrzeb tu i teraz. Jesteśmy przy czwartej mapie wartości. To ja ci powiem już przy czwartej, że to mnie uspokaja. To co mówisz, bo ty wpadasz w flow, ale ja tam właśnie widzę, że ty masz to przemyślane, że jak ktoś do ciebie przyjdzie jako twój klient, to mówisz, mamy pierwszą mapę, mamy mapę wartości. I jakby właśnie ja nawet teraz to odczuwam fizycznie, bo przygotowaliśmy odcinek o procesach, o tej mapie, o rozwoju biznesu, a to, co już powiedziałeś o czterech mapach, to ja już czuję spokój, więc proszę kontynuuj. No to powiem ci tak, zdarza się, że dzwoni jakiś potencjalny klient i czy tam pisze, że on chciałby godzinę konsultacji, nie? Żebym ja mu doradził. A mówię, ale jak pan sobie to wyobraża w godzinę, że ja mam doradzić? Nie znam pana, nie znam wartości. Okej, branżę mogę znać, firmę albo nie, mogę wręcz znać branżę, w której pracuję, ale nie znam człowieka. I co ja mam mu doradzić? Idź pan w lewo albo w prawo, zrób tak albo siak. Przecież ja muszę najpierw cię poznać, człowieku. Mało tego, ty musisz się poznać. Czyli jestem twoim przewodnikiem, ja ci pomagam poznać ciebie, przy okazji ja poznaję ciebie i wtedy mogę dopiero być twoim partnerem. W tym, żeby ci pomóc zweryfikować, czy ten pomysł na biznes jest ok, czy kierunek rozwoju jest ok, czy decydować, czy iść w prawo, czy iść w lewo, prawda? Więc to są te pierwsze cztery mapy. Ale jest piąta mapa, mapa strategii. Strategia jest niczym innym, jak sposób przejścia z punktu A do punktu B, czyli gdzie jestem dzisiaj, do tego miejsca, gdzie jest wizja. Jak ja mam się tam dostać? Czym? Kiedy? Jakie zasoby potrzebuję? Jakie kamienie milowe po drodze? Czyli znowu bardzo procesowo podchodzimy do planowania sposobu przedostania się, zrealizowania tej wizji. Czego ja będę potrzebował, jakich zasobów personalnych, finansowych, infrastrukturalnych, technologicznych, marketingowych, sprzedażowych. Co się musi wydarzyć w czasie, w pierwszym roku na przykład, czy w pierwszym półroczu, w drugim półroczu, tak? Przechodzimy do szóstej mapy, mapy celów. I to jest w ogóle ciekawe, bo 90, myślę, kilka procent ludzi zaczyna w ogóle cokolwiek od celów. U mnie to jest szósty etap dopiero. Okej. Okay. Bo cele wynikają ze strategii. Tak. Jak już wiem, po co jestem, dokąd zmierzam i w jaki sposób, to ja mogę dopiero sobie zrobić cele. Okay. Na ten tydzień. To rzeczywiście nie typowe podejście, bo często słyszę, jaki jest twój cel, tak? Doradców biznesowych dzisiaj na rynku znajdziemy całą masę, influencerów na TikToku też i każdy pyta, jaki jest twój cel biznesowy? I to jest ważne pytanie, ale jak teraz mówisz o tym, to rzeczywiście zauważam, że to nie cel jest... Cel może być, jaki jest twój cel, czyli misja, jaki cel istnienia, albo jaki masz cel i ktoś pomyśli, no ja mam cel taki, żeby do końca października mieć 10 tysięcy na Instagramie followers, nie? Czyli cel operacyjny.
i jest generalnie pomieszanie z poplątaniem. Ludzie mieszają, wiesz, cel jako misja, cel jako wizja i cel jako operacyjny. Jeszcze są cele przecież strategiczne o charakterze jakościowym. Bo jest różnica powiedzieć, chcę mieć 20% udziału w rynku, a powiedzieć, chcę być pierwszym domyślnym wyborem klienta w mojej grupie docelowej. Tak. To jest różnica. Być domyślnym pierwszym wyborem, to jest jakościowy cel, mieć 20% rynku, to jest ilościowy cel operacyjny. Jeszcze określony w czasie, że to ma być do końca października. Więc sama świadomość, że są różne cele, że one czemu innemu służą, to jest właśnie to know-how. Nawet samo definiowanie celu zauważam, że często jest problemem, tak? Że wiele osób nie potrafi tego celu zdefiniować, nie potrafi go określić w czasie, czy nie, nawet nie stwierdza, czy to jest w ogóle rzeczywiste. Do mnie często ktoś się zgłasza na 2 dni na przykład przed targami, są jakieś ogromne targi i mówi, czy pan pomaga w konfiguracji tego, jak to ma wyglądać, jak to... Ja mówię, tak. Bo my pojutrze mamy targi. I to jest na takiej zasadzie, że ten cel, on jest jasno określony, ale on jest jakby nie do zrealizowania, nie jest realny. Zresztą metoda SMART, myślę, części z Was jest znana i tam tych elementów takich jak terminowość czy realność wykonania tego celu nie jest w ogóle jakby dostępna. Więc o tym, co mówisz, tak, ma to dla mnie sens, że ten cel jest następstwem pewnych decyzji, które podejmujemy wcześniej. No dokładnie, teraz wiesz, jest przedsiębiorca, na przykład myśmy mamy jakąś taką firmę, zatrudnia, nie wiem, kilkanaście, 20-30 osób, tak? Uświadomiony albo nieuświadomiony cel istnienia, po co ta firma jest. Przyjmijmy założenie, że nawet jeżeli to nie jest pięknie spisane, nie ma pięknej misji, nie jest to jakoś na wysokim poziomie świadomości, to jednak jest pod skórą. Mm-hmm. Czujemy, po co jesteśmy, jakie potrzeby zaspokajamy, jakich klientów. Wszystko się zgadza, wiemy mniej więcej, w jakim kierunku zmierzamy. I teraz ci przedsiębiorcy robią czy budżety, czy robią sobie jakieś cele, nie? Że ja do końca roku chcę, nie wiem, musimy wejść w kanał w media społecznościowe. Koniecznie musimy zbudować rozpoznawalność. Musimy mieć kanał na YouTubie, na TikToku, na Instagramie, w ogóle wszędzie musimy mieć. I najlepiej, jakby tam było po parę tysięcy, nie? I ktoś taki założył cel i mówi do marketingu, słuchajcie, to do końca roku to tam zróbcie wszystko, co ma być. To jest jakiś cel. Tak, i to ze mną, co teraz mówisz, rezonuje. Tak, nie? Ja bardzo często słyszę taki cel. No. I teraz wiesz, albo że no to musimy wejść, zajmujemy się taką branżą, ale no, jeden z klientów obsługuje ciepło. W ogóle pozdrawiam serdecznie, firma Master Service, ale pod nową marką Ciepło mi z Jeleniej Góry. Oni dostarczają ciepło. Według starej definicji Master Service, super serwis do dostarczania, wiesz, przywiozą, zamontują ci kocioł, wyserwisują ci ten kocioł, dostarczą serwis na najwyższym poziomie. Ale żeby to zrobić, to muszą mieć tak, sztab ludzi, nową flotę, wiesz, nowe samochody super wyposażone, magazyn, piękny w ogóle, wiesz, obiekt wybudowany z powierzchnią magazynową, gdzie ten towar leży na półce, czeka, czyli kosztuje. I teraz ich usługa jest profesjonalna, ale no nie jest najtańsza na rynku, bo gdzieś tam jest pan Heniu, emeryt, który jeździ 30-letnim swoim samochodzikiem. Jak w każdej branży. I on przyjeżdża do tego klienta i on, wiesz, za 1/3 cenę zrobi usługę. Teoretycznie tę samą. Mhm. Teoretycznie. Nie? Teoretycznie tę samą. Czyli coś tam, nie wiem, piec się zepsuł, zawiesił, przyjeżdża pan Heniu, on to zrobi za, nie wiem, 100, przyjeżdża Master Service i na przykład skasuje, nie wiem, 2 czy 3, bo tam jeszcze przy okazji przeczyści, coś zrobi i tak dalej, nie? I budowanie kanałów świadomości teraz w mediach społecznościowych, że my jesteśmy super serwisową firmą, jaki ma sens tutaj? Tak. No. I tak na końcu ten klient, który będzie się kierował ceną, to pójdzie, zadzwoni do pana Henia, tak? Czyli pewnie ty jako marketingowiec uszyłbyś na miarę sposoby, dobra, to co my musimy zrobić, panie Sławku, żeby ta firma na przykład, żeby miał pan więcej świadomych klientów, którzy są w stanie zapłacić za pana jakość, pana tak. usługę, pana serwis. I jakość, a nie ilość. Ja często słyszę tak. właśnie, że ktoś mówi, chciałbym mieć 100 tysięcy lajków na Facebooku. Nie? Ja mówię, ale to można bardzo łatwo zrobić. Wystarczy zrobić jakiś prank, rozebrać się i pójść na centrum miasta, tak. nagrać to, zrobić coś śmiesznego i będzie jutro 100 tysięcy. Tak. Tylko ile z tych 100 tysięcy będzie gotowych pójść i zamówić usługę taką, o której rozmawiamy teraz, na przykład właśnie związaną z ciepłem, czy związaną z jakąkolwiek specyficzną usługą. Ja to nawet w mojej branży. Ile osób, jeśli ja dzisiaj miałbym 1 000 000 subskrybentów na YouTubie, a to jest do zrobienia w dość łatwy, szybki sposób, reklamą, czy właśnie różnego rodzaju wiralami, ale ile z tych osób, które by mnie tam śledziły, byłyby gotowe zapłacić konkretną stawkę z tobą czy ze mną za konsultację? I to jest ta różnica, zrozumienie tego celu, nie? A to często widać, wiesz, czy to w
na Facebooku na przykład, czy na YouTubie, że ktoś ma, wiesz, dziesiątki tysięcy, czy sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a pod postem, wiesz, 15 łapek, nie? Tak. Z czego 10 to jest ludzie z firmy, nie? Jeszcze jak łapki, to już mniejsze, ale chodzi mi nawet o przeniesienie tego na realne życie. Ja znam ludzi, którzy mają po 100-200 tysięcy followersów w różnych kanałach, a pracują po nocach na fabryce, bo no do pierwszego nie wystarcza, nie? A znam takich, którzy nie mają social mediów, tak, i można ich określić mianem milionerów. Dokładnie. Więc wracając tutaj do przykładu właśnie tej firmy Master Service z Jeleniej Góry, podczas pracy, tej procesowej właśnie pracy tutaj z właścicielami, co odkrywamy? Że tam jest głęboka nie tylko potrzeba, jest kompetencja, w ogóle bardzo duża kompetencja w zakresie, wiesz, znajdywania jakby nie tylko dostarczenia usługi serwisowej czy montażowej na wysokim poziomie, ale także łączenia kropek, doradzania, sprawienia, żeby wykorzystać różne elementy, na przykład infrastruktury, coś dołożyć, doczepić do instalacji, żeby była bardziej wydajna, żeby można było zejść z kosztów, żeby można było efektywniej to ciepło uzyskiwać albo w niższej cenie, albo na żądanie bardziej. Czyli jest kwestia know-how, jest taki MacGyver, wiesz, ciepła, nie? W domu czy w firmie. Tak. I teraz więc są bardzo takie techniczne skille, ale mało tego, jego wartości i potrzeby są takie właściciela, żeby właśnie dzielić się, mówić, żeby inspirować ludzi, żeby faktycznie dawać coś, czego pan Heniu nie da. Pan Heniu przyjdzie, wypije kawkę, zrobi co trzeba, skasuje, pojedzie. Ale mój klient daje, wiesz, 100 razy więcej. Czy jest w stanie dać 100 razy więcej? I co zrobiliśmy? Odwróciliśmy ten model biznesowy. Okej. Ciepło mi to jest to, co promujemy, czyli zostań bohaterem ciepła w swoim domu, bohaterem ciepła w swojej firmie, tak? I mój klient jest nagle partnerem dla ciebie, czyli on przyjdzie i pomoże ci zoptymalizować ciepło w twoim domu, ale to ty będziesz bohaterem dla swojej żony, tak. Bo to ty wiedziałeś, do kogo zadzwonić, to ty sprawiłeś, że płacicie niższe rachunki albo macie cieplej w pokoju na poddaszu zimą. To o czym mówisz w odniesieniu nawet marketingowym, ja wiem, że ty masz swój taki indywidualny program Y, który określa wartości, powiedzmy, ludzkie, a ja mam swój też autorski program pracy z wartościami. Na przykład dużym, częstym problemem w firmie jest to, że właśnie jest konkurencja, ten pan z dzisiaj, który jest tańszy, co automatycznie wiąże się z ceną i mówi, no my jesteśmy drożsi niż konkurencja. A wystarczy zrobić bardzo prosty zabieg. Wykazać wartości. I teraz mamy iPhone, tak? Ktoś mówi, my sprzedajemy iPhony, konkurencja też sprzedaje iPhony. No to jak my możemy się przebić, jak to jest ten sam iPhone, a oni są tańsi? Ale tam jest coś, co się nazywa wartością produktu, wartością obsługi, wartością dodaną, czyli to, jak zostaniemy obsłużeni. To, co powiedziałeś o swoim kliencie, on daje to doradztwo, daje to doświadczenie, daje tą wiedzę. Na przykład nie montuj tego pieca czy tej rury w ten sposób, bo w przyszłości może wydarzyć się to i to. Nie montuj w tym miejscu, nie montuj tego, prawda? Ale nie musisz wymieniać, możemy ci to, wiesz, optymalniej byłoby z biznesowego punktu widzenia wymienić, skasować większą marżę, tak. Ale z punktu widzenia, jeżeli wiesz, po co to robisz i zależy ci na lejonym kwiecie, długofalowej strategii, to na przykład powiesz, dobra, nie musimy wymieniać, możemy go jeszcze naprawić, czy tam, wiesz, odsprzedać, coś wstawić w to miejsce, czyli zająć się faktycznie, postawić tego klienta i jego korzyść w centrum, wykorzystać całą swoją wiedzę, know-how, pasję, żeby mu pomóc, żeby to on był bohaterem w tym. I wtedy mam jego lojalność, mam jego zaangażowanie i on zapłaci te kilkadziesiąt złotych więcej za tę usługę czy za godzinę. On zapłaci, bo on płaci za więcej niż tylko same wymienienie, wiesz, elementu. To, co teraz poruszasz, to dotyka w ogóle takiego clou mojego postrzegania biznesowego, że wiele osób, która rusza ze swoim biznesem, oni chcą zarobić tu i teraz. Tak. Oni chcą mieć swój biznes natychmiast gotowy do zarabiania. Od razu, tak. Czyli jak jest klient, to tak jak mówisz właśnie pan z dzisiu, to a dobra, to jeszcze stówkę więcej skasuje dzisiaj. On nie patrzy na to, że ten klient wróci, poleci innym, tak. Że będzie zadowolony, że wystawi nam review, że to wszystko wpływa później na cały obrazek, a większość osób, która właśnie dochodzi do tej dojrzałości, o której mówiliśmy na samym początku, dochodzi do tej świadomości, mówi, ej, ale ta stówka dzisiaj mi nic nie zmieni, jeśli ja myślę w kategorii biznesowej 10 czy 15 lat. Dokładnie, bo samo to, że ten klient, który skorzysta z usługi mojego klienta, tak, będzie mógł się przy piwie czy na imprezie towarzyskiej pochwalić, że on właśnie do swojego systemu z fotowoltaiką wpiął coś, co mu zmniejsza koszty i tak dalej, to, że on się będzie mógł pochwalić i zabłysnąć w towarzystwie, nie ma ceny, jest bezcenne. Tego nie możecie, to jest warte 100, czy no za 100 to ja się pochwalę, ale za 1000 to już nie. To jest bezcenne, ta chwila tej chwały, na przykład, bo dla tej osoby to może być tak wartościowe, tak, że on będzie mógł zabłysnąć przy kumplach, na przykład, że on, kurczę, zrobił coś tam lepiej, na przykład, tak? A dla kogoś innego będzie ważne,
dla kogo są na przykład ważne pieniądze, że on będzie mógł oszczędzać. Dla kogoś innego będzie ważne, że jeżeli na przykład jest rodzina, w której on albo ona często wyjeżdża, załóżmy, niech to będzie już ta klasyka, facet często wyjeżdża, żona i na przykład dwójka, trójka dzieci w domu. I on wie, że dla niego i na przykład dla żony poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. To on skorzysta z usługi mojego klienta, właśnie z ciepłymi. Jeżeli wie, że oni przyjadą, odbiorą telefon, jak będzie 12 w nocy i piec przestanie chodzić albo grzać wodę, bo pan Kaziu nie odbierze, bo on śpi. Emeryt śpi i on może odbierze jutro. I to jest ta wartość dodana. A ten przyjedzie, albo kogoś wyczą, albo uspokoją. Pani się nie martwi, nic się nie dzieje, tak się ma prawo stać. Proszę sobie przekręcić pokrętło, albo wyłączyć, albo za godzinę ktoś przyjedzie i tak dalej. Samo zagwarantowanie spokoju żonie pod moją nieobecność w domu, że się nic nie dzieje i tam nic nie wybuchnie, czy nie spali się, czy nie wiem, cokolwiek, jest bezcenne. Może być wartością, za którą ludzie zapłacą znacznie więcej bez względu na to, jak to będzie. Samo uświadomienie sobie i to jest to procesowe dojście, tak? I teraz w przypadku tego klienta to jest ważne, ale w przypadku innego klienta, który jest z tej samej branży, będzie zupełnie inny model biznesowy. Czyli ten proces pomaga dojść do tego, jak ja mogę prowadzić swój biznes w taki sposób, żeby on był całkowicie zgodny ze mną, zaspokajał moje wartości, moje potrzeby, żebym ja się spełniał i realizował. I teraz ten mój klient zamiast w przyszłości siedzieć, wiesz, z serwisantami i tam realizować się w taki czy inny sposób w tym serwisie, podrażając de facto usługę, bo koszt właściciela jest zawsze najdroższy w firmie, to on będzie się realizował w czym innym. Właśnie na przykład w mediach społecznościowych, właśnie w kontakcie w budowaniu relacji na przykład biznesowych, gdzie będzie pokazywał, co on może wnieść więcej niż tylko i wyłącznie usługę montażowo-serwisową na takim poziomie. Tu pojawia się przestrzeń dla ciebie właśnie, jak to później zrobić. Czy wtedy TikTok może się okazać. Wtedy właśnie Insta się pomoże. Może kanał na YouTubie, wiesz. Zaczynamy dopasowywać narzędzia do tego, co potrzebujemy. Pozwól właśnie, że odniosę to, co powiedziałeś, jakby w taki świat marketingowy, bo jak ja trafiam do jakiejkolwiek firmy, która dopiero zaczyna swoją przygodę, czyli jest na tym momencie tej dojrzałości, że okej, może coś trzeba w naszej firmie zmienić, to tam przeważnie gra cena. Nie? Takim popularnym hasłem jest, co zrobić, jak klient przychodzi i mówi, że konkurencja ma taniej. Ja mówię, no to już wiemy, co ma, a czego nie ma, że do was przyszli. Dokładnie. Nie? I to właśnie to, czego nie ma, to bardzo często firmy sobie nie zdają sprawy, jak wiele klienci biorą pod uwagę tak zwanych wartości. Wartości produktu lub usługi, wartości właśnie obsługi. Jeden zapłaci za to, że będzie miał szybszą dostawę. Przykład, dlaczego Amazon wypiera eBaya z rynków na przykład w UK? Dlatego, że ma dostawę nawet tego samego dnia. Często ten sam produkt potrafi być nawet dwa razy droższy, ale przez to, że dostawa jest zorganizowana tak dobrze, jest dostawa tego samego dnia. Dłuższa gwarancja, lepszy serwis. Albo nawet na takim bardzo błahym przykładzie. Ile razy zdarzyło Wam się pójść do sklepu spożywczego po chleb 200 metrów dalej, kilometr dalej, bo była sympatyczna ekspedientka? Dokładnie. Ale nawet to, że Amazon połączył to z Prime Video, nie? Że wykupując tą usługę, wiesz, że masz na przykład na telefonie, możesz sobie obejrzeć darmowe wysyłki, wartość dodana, czyli filmy. Dodają tyle różnych rzeczy, że przestajesz kalkulować, że kupujesz coś troszkę drożej. Dokładnie. W ogólnym rozrachunku nie jesteś w stanie tego w ogóle skalkulować. Bo tych czynników, na które klient zwrócił uwagę, jest bardzo dużo. Ja mam takie swoje szkolenia autorskie właśnie dla firm, które mają problem z tym, że konkurencja ma tanie, albo że my jesteśmy za drodzy i pracownicy nie chcą sprzedawać, bo twierdzą, że cena jest za wysoka. Ja zazwyczaj biorę jakiś przedmiot, pierwszy, lepszy, który leży mi pod ręką i akurat pamiętam, na jednym szkoleniu miałem okulary przeciwsłoneczne. Mówię, dlaczego kupiłem te okulary? I ludzie mówią, no różne rzeczy. Marka, wzór, kolor szkieł, bo akurat mam takie z niebieskimi lustrzanymi szkłami. Padło z 40 rzeczy i nikt nie trafił. Chodziło o konkretny model, bo ja mam dość specyficzne rozstawienie oczu, a mam dużą wadę wzroku. I mam też okulary przeciwsłoneczne i ja mówię, no właśnie, a gdyby ktoś z Was wkolwiek powiedział, słuchaj, mam takie i takie okulary, które dopasujesz do swojej wady wzroku, to trafia w tą moją wartość, w tą moją potrzebę. I tam cena wtedy nie ma znaczenia, bo ja mogę pójść i ktoś mi może powiedzieć, okulary na straganiku, takich ryneczkach kosztują 20 zł, ale one nie spełniają mojej potrzeby, więc nie chodzi w ogóle o cenę. Ja mam całkowicie inną potrzebę wartości, która chcę, żeby została do mnie dostarczona. Dokładnie. To jest, no widzisz, piękny przykład. I tymi przykładami moglibyśmy tutaj zasypać widzów pewnie. Wracając do jakby meritum, zatrzymaliśmy się tak. Czyli mamy pięć kroków, czyli jest dojrzałość, jest świadomość tego, że na czym mi zależy, co jest dla mnie ważne, jakie mam priorytety. Później jest ten proces, który się składa z 7 map. Ustanęliśmy na 6 mapie celów. Następny jest właśnie plan i realizacja. Plan to jest to właśnie ten mapa celów, gdzie robimy cele
na ten miesiąc, na ten kwartał, mm-hmm. na ten rok. Wydaje mi się, że perspektywa dłuższa niż jednego roku przy celach operacyjnych nie ma za bardzo sensu, tym bardziej w czasach, w których mamy tak dynamicznie zmieniającą się organizację. Słuchajcie, tak jak powiedzieliśmy na początku, albo to was dotknęło, albo was dotyka, albo dotknie. Co? Bardzo dynamicznie zmieniająca się gospodarka, czynniki makroekonomiczne, tak? Niskie bariery wejścia, konkurencji, czyli nie wiem, 100 lat temu, żeby coś produkować, musiałeś mieć fabrykę, musiałeś mieć potężny majątek, tak? Ziemia obiecana wajdy. Tak. Dzisiaj nie musisz mieć fabryki. Epoka dropshippingu, nawet nie trzeba produkować. Tam w Tajlandii, w Bangkoku zamówisz 1000 sztuk nowego, nie wiem, nowego urządzenia elektronicznego i ci przyślą, zrobią, tak? Trzeba mieć tylko pomysł, trzeba mieć pieniądze, żeby to zrealizować. Bariery wejścia niskie, ale mało tego, klasyka gatunku moich klientów ostatnio. Odchodzi ci kluczowy pracownik i zabiera ci klientów, zabiera ci relacje, które on budował de facto przez lata, rozmawiając, wisząc na telefonie z klientami. On teraz odchodzi tak, zna doskonale produkt, zna doskonale ceny, zna doskonale twoje słabe strony, wszystko wie. Odchodzi, zabiera ci klientów i nie ma tych wszystkich kosztów, które masz, tej pięknej hali wybudowanej, grupy osób zatrudnionych. Tak. Pracuje w domu, w stole, przy kuchni, w kuchennym stole, z telefonem, z komputerem i kosi ci klientów, zabiera ci rynek. I teraz co możesz zrobić? Co możesz zrobić? Możesz usiąść i płakać. Nie, to nie jest wyjście. Co możesz zrobić? Niestety, większość ludzi idzie w optymalizację. Co, Boże, to mam za duże koszty. On sprzedaje to z niższą ceną, z większą marżą. Muszę ciąć, muszę się optymalizować. Optymalizacja jest zawsze ważna i zawsze ją trzeba oczywiście robić. Optymalizować koszty, strukturę, procesy. Ale tam jest ściana, nie da się zoptymalizować zgodnie z zasadą Pareto. No po prostu nie jesteś w stanie zoptymalizować. Zawsze będą jakieś koszty. Jeżeli masz nową wybudowaną halę, to masz tam jakiś kredyt, masz jakąś amortyzację, masz ileś ludzi zatrudnionych, no to wszystko kosztuje. Twój pracownik, który odszedł, nie ma nic. Nic go nie kosztuje. Więc jakie jest wyjście? Wyjście to jest dokonanie transformacji biznesu, dokonanie, ja nie mówię przebranżowić się, czyli zmienić branżę, bo to jest jeszcze inny rozdział. Bardzo często w danym przypadku, w danej branży musisz dokonać transformacji, czyli na przykład wejść na inną orbitę. Zrobić coś, co będzie nieosiągalne dla tego pracownika, który odszedł. Gdzie po prostu sprawi, że znikniesz z radaru. Jakby przestaniesz być w jego zasięgu, a on przestanie być twoją konkurencją, tak? I tutaj mogę podać taki bardzo fajny przykład, wdzięczny przykład. Uwielbiam, pozdrawiam serdecznie Rafała z firmy Rafaelo z Radomia. Koło 40 facet do mnie właśnie przyszedł takim wyzwaniem. Jednym z tych, co mówiliśmy na początku, że no, czegoś mu brakuje. No, ma ten kryzys takiego, ten wiek, w którym sobie zaczynasz zadawać egzystencjalne pytania. No dobra, już mam jakiś dom, już jakiś samochód, jakieś zabawki, jakieś... Już jestem rodzinę, mam dzieci, tak. Kurczę, czegoś więcej brakuje mi. Coś bym chciał, jakiejś satysfakcji, jakiegoś spełnienia. Może ten biznes inaczej prowadzi, bo już przestaje mi smakować. No i przyszedł z takim ogólnym wyzwaniem. No i podczas tej pracy, właśnie metodycznej, kiedy pracowaliśmy nad wartościami, nad potrzebami, okazuje się kilka rzeczy, szczególnie chciałbym podkreślić dwie. Pierwsza to jest taka, że to jest pasjonat psychologii, kiedy zaczął studiować psychologię, ale później zarzucił na rzecz właśnie biznesu. Czyli, ale generalnie psychologia jest mu bardzo bliska. Dwa, jako młody człowiek bardzo lubił być taką duszą towarzystwa. Lubił przebywać, lubił ich bawić, lubił się wyróżniać. Dzisiaj byśmy to nazwali taki rodzaj parcia na szkło. Ja mówię, no dobrze, mówię, jaką potrzebę to u ciebie zaspokajało? A mówi, wiesz, bo ja lubiłem, jak się ludzie dobrze przy mnie czują. Jak widziałem, że ludzie są szczęśliwi, ja im to szczęście dawałem, to ja byłem wtedy szczęśliwy. Czyli wiedział, jaką potrzebę zaspokaja. Mówię, no dobrze, no to teraz tak. Masz biznes polegający na sprzedaży farb, tapet, no i szczególnie tynków strukturalnych. 15 lat to prowadzisz. Mówisz, że już generalnie ciężko ten biznes, coraz ciężej, no bo wiadomo, wchodzi ci konkurencja, jakieś duże firmy się budują obok, które sprzedają, wiesz, na przykład jak Fluger Farby. Zawsze pracownik ci może odejść, kluczowy, który, co de facto słyszałem, że ostatnio miał właśnie miejsce. Przychodzi ci wykonawca i zaczyna cię szantażować, że jak mu nie dasz 5 oczek więcej rabatu, to on pójdzie gdzieś indziej do konkurencji, wiesz, pracował z tobą 10 lat, a teraz cię szantażuje. Co zrobić? Masz piękny obiekt, masz halę magazynową, masz dużo towaru. I teraz poprzez szukanie tej jego ścieżki, co się okazało? Przecież on może
wyjść z tej roli sprzedawcy czy kogoś, kto faktycznie szkoli wykonawców i może wykreować, nie wykreować, odkryć i zaspokoić, bo ta potrzeba jest. Ją trzeba tylko nazwać, odkryć i nazwać, uświadomić klientom, że oto możesz mieć strukturę zamiast farby albo tapety, że ta struktura nie musi być retro, może być nowoczesna, że nie musisz jej, nie musi położyć jej wykonawca za kupę pieniędzy, tylko możesz ją zrobić sam, że możemy ci wszystkie materiały przesłać wraz z filmem dokładnym instruktażowym, żeby ci pokazać, jak to zrobić. Czyli podsumowując, on spojrzał na swój biznes całkowicie z innej perspektywy dzięki temu. I przede wszystkim nie z perspektywy Radomia, miasta, tylko bez granic. Praktycznie Polska, nawet może być za Polskę z tym. Bo wchodząc do internetu, kreując potrzebę, uświadamiając czy kreując potrzebę poprzez internet, praktycznie tak. Wychodzi z miasta. Cały kraj, a praktycznie. Ja myślę, że dzisiaj inne nawet kraje są otwarte. Ale zobacz, ale pójdziemy dalej. Okay. I teraz zobacz. Wychodzi z zalady, staje przed kamerą i robi to, co lubił robić jako młody człowiek. Zaczyna bawić ludzi, zaczyna do nich mówić, zaczyna. Bo ma to. On, to jest jego DNA. Tak, odkrył to swoje why. To są jego wartości, to są jego potrzeby. On się tym bawi. I teraz, czy ten pracownik, który odejdzie, zaszkodzi mu? Jeżeli będzie sprzedawał taniej, to tak, zaszkodzi mu. Ale Castorama czy Leroy też sprzedaje tanio. Wiesz, beton, który udaje tynk strukturalny. Nie będziesz się kopał z koniem. Jak ktoś będzie chciał kupić 3 razy taniej, to pójdzie i kupi beton udający tynk strukturalny. Ale jeżeli ktoś chce mieć faktycznie miłe w dotyku, coś, gdzie dzieci się nie poranią, dotykając ręką i tak dalej, to kupi u niego, u tego klienta. Bo on cię zainspiruje, on ci pokaże, że niedużym nakładem za kilkaset złotych może zmienić swój przedpokój albo salon, robiąc wspaniały efekt zachodzącego słońca nad morzem. Tak, czyli inaczej patrzy na przedłużenie swój wakacji, produkt też. Przedłużenie wakacji. Tak. Chcesz mieć przedłużenie w wakacji w swoim salonie? Podaj wymiary na stronie, przyślemy ci wszystkie materiały, pokażemy ci, jak to zrobić. Za niewielką kwotę masz przedłużenie wakacji w salonie. I to jest coś, co sprawia, że on wchodzi na jedną orbitę. To jest transformacja biznesu. I wtedy jego doświadczenie, jego know-how, to, że ma towar na magazynie, może szybko wysłać, to są atuty. A dla kogoś, kto tu kupuje, on już tego nie porówna z tym, że kupi w Castoramie coś taniej. Bo to są zupełnie nieporównywalne produkty i usługi. Mhm. Żeby to ściągnąć teraz tak jakby do tego naszego rdzenia, naszej rozmowy, czyli tak jak masz tych swoich klientów i pokazujesz te przykłady, to teraz z perspektywy właśnie tego klienta nawet z tynkami, tak? On musiał mieć ten moment odkrycia, musiał być gotowy, coś to musiało się wydarzyć w jego życiu, tak? Później musiał mieć świadomość tego, dobra, to co propracowaliście razem, co powiedziałeś właśnie, że on lubiał zawsze bawić ludzi, że lubiał spędzać, lubiał dostarczać. Ja ta psychologia, bo on teraz wykorzystuje psychologię, teraz zastosuje jeszcze swoje potrzeby, bo on teraz co robi? On bo kolorami, czy w ogóle wnętrzami można leczyć, tak? W zależności od tego, jak te wnętrza wyglądają, jaki to jest kolor, jaki materiał, to wpływa na nasz nastrój. Okay. Więc on jeszcze realizuje tę głęboką potrzebę z wcześniejszych lat bycia takim psychologiem. On teraz jest psychologiem. Czyli on teraz wnętrz, ułożył sobie proces. Tak. Później przeszedł do kwestii planu. Czyli co on, jak on będzie. I teraz realizuje. I teraz trzeba to zacząć realizować. Czyli mamy taką ścieżkę, która wydaje się może nawet dla niektórych błaha, banalna, ale może się okazać, że dla wielu z Was będzie również odkrywcza. Na takiej zasadzie, że być może właśnie jedno zdanie, które dzisiaj Grzegorz wypowiedział, spowoduje, że zastanowicie się jeszcze raz nad swoim biznesem. W jakim kierunku to powinno iść? W jakim kierunku chcecie, żeby to szło? Gdzie Wy jesteście? Czy jesteście gotowi na te zmiany? Tak? Jeśli potrzebujecie pomocy z świadomością, to na pewno ten program, w ogóle, który Grzegorz też ma stworzony, swój autorski program Why, tak? Tak, tak. No jest wiele jakby sposobów, tak? Ja też obniżyłem barierę wejścia, bo zacząłem jakby, bo też zadałeś mi pytanie na początku, czy powiedziałeś widzom, 25 lat doświadczenia w różnym biznesie, tak? Głównie międzynarodowym, na stanowiskach tych kierowniczych, zawsze gdzieś w zarządzie, zawsze w finansach, spowodowały, że jak przeszedłem na swoje i zacząłem świadczyć usługi dla sektora właśnie biznesu, no to zacząłem od tych dużych firm. No wiadomo, duże firmy, większe budżety, łatwiej się utrzymać. Ale systematycznie schodziłem do tych biznesów coraz mniejszych i odkryłem wielką przyjemność pracy z MŚP właśnie, bo to jest prawdziwa przyjemność pracy z człowiekiem, który stworzył ten biznes, ma jakieś marzenia w tym biznesie, gdzie ma sprawczość całkowitą, której nie ma w korporacji, bo jakiś właściciel... Tak, prezes, jest dyrektor, podłączony pod ten podłączony, biznes. Nie? A tu jest człowiek z krwi i kości, któremu na tym zależy. Bardzo często jego firma to jego życie, to jego pasja. To jest jego po prostu jego życie. I obniżyłem tę barierę wejścia, czyli wiesz,
to już nie muszą być usługi warte dziesiątki tysięcy złotych, czy nawet 12 tysięcy złotych. Właśnie teraz na dniach uruchamiam nowy program, taki Life Master Plan, czyli Life Master Plan, który możesz dostosować do swojego życia, kariery czy biznesu, gdzie wiesz, za abonament w cenie dosłownie kilku kaw w Starbucksie możesz tworzyć sobie ten cały proces, tak? Czyli możesz popracować nad swoją świadomością, możesz popracować nad zachowaniami, nad planem. I dopiero wtedy, jak będziesz chciał skonsultować ze mną, faktycznie, będziesz czuł potrzebę, Grzegorz, chodź, usiądziemy, popracujemy, bądź moim sparring partnerem, ja bardzo chętnie wtedy usiądę, bo zobaczę przede wszystkim, że dojrzałość już jest i ktoś już zaczął pracować na tą samą świadomość. To poczekaj tylko chwilkę, ja powiem do osób, które chciałyby w jakikolwiek sposób przejść taki proces uświadamiania, tak bym to nazwał, to te wszystkie linki, które Grzegorz mi przekaże, tak, wrzucę oczywiście w opisie tego odcinka. Tak, no nie wiem, co jeszcze możemy tutaj dopowiedzieć? Ja myślę, że widzom, i tak jest ogrom informacji dla widzów, dlatego że ja patrząc po prostu w pracy ze swoimi klientami, my często pchamy procesy marketingowe właśnie, idziemy naprzód, układamy strategię i czasem jest strategia ułożona do ostatniego kroku, tak, i brakuje tego właśnie, tego takiego faktora X. I dlatego zaprosiłem Ciebie, bo uważam, że właśnie ten faktor X to są... Ja bym tego lepiej nie ujął niż te twoje pięć dzisiejszych kroków, czyli ta dojrzałość, żeby po prostu tą strategię wprowadzić. Później świadomość, dlaczego to jest takie ważne. Czy to jest strategia, która pasuje do moich wartości, do wartości mojego produktu, czy odpowiada mojej grupie docelowej. Ja już tutaj mówię takim nomenklaturą marketingową, tak? Później proces. Co ja muszę zrobić, żeby rzeczywiście, nie wiem, reklamować się, albo żeby mieć, jak nawet jak ten cel jest błahy i chcę mieć 100 tysięcy lajków, to co ja tam muszę zrobić? Bo ja znam całą masę ludzi, nawet w bliskim gronie mam osoby, które od 10 lat słyszę, że oni za chwilę otwierają firmę, pracując na etacie, ale oni za chwilę otwierają firmę, bo oni jeszcze właśnie nie doszli do tego poziomu, tak, nawet tego doświadczenia, tej świadomości. Tej świadomości. Później jest kwestia tego planu, czyli dobra, to co i jak robimy? Proces jest też ten proces, tak? Bo świadomość i przechodzimy do procesu. Żeby zbudować plan, potrzebujemy procesowe podejście, nie? I to proces zawiera się i w świadomości, i w tworzeniu planu, i później w realizacji. Jest takim łącznikiem. Bo jest siódma mapa, o której nie powiedzieliśmy, po szóstej mapie celów jest siódma mapa, mapa zadań, gdzie cele rozbijamy na zadanie, już konkretne zadania, określone bardzo. Czyli rozpisujemy sobie, co mamy do zrobienia. Kiedy i tak dalej, nie? My, czy nasz zespół. I to już jest bardzo twarda realizacja, gdzie możemy sobie, prawda, zaznaczać, zrealizowane, nie zrealizowane, dlaczego, czy jest opóźnienie, jaki to ma wpływ na resztę, więc jakby ta procesowość, ona jest, no umówmy się, że jest ważna, ale wiem, co jeszcze trzeba dodać, bo jak tak słucham nas tutaj, to ja myślę, że my się w sumie idealnie dopasowujemy, bo tak, moi klienci, kiedy już mają to wszystko stworzony plan, idealnie, po prostu bardzo często potrzebują marketingu spójnego, który wie, co wie, jak wykorzystać, co zostało wypracowane, bo kiedy jest misja wypracowana, ona jest, spełnia wszystkie kryteria i każde słowo w misji jest rozpisane pięknie. To dla marketingowca, to co rozmawialiśmy, to jest idealny materiał, bo ty wchodzisz i ty od razu wiesz, po co jest ta firma, co ma komunikować, kto jest beneficjentem, jakie problemy rozwiązuje i tak dalej, dokąd chce dotrzeć, co w jakim etapie chce kiedy zrealizować, co jest ważne w tym roku, co jest w roku następnym. Więc ty masz po prostu wszystko, tak, żeby uszyć na miarę potrzeb marketing, tak? Komunikację i ruszyć. I pewnie odwrotnie, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, że wchodzisz do klienta i po prostu on nie wie, nie? On nie ma tej świadomości i on po prostu coś chce, ale on nie wie, tak? Tak, to ja się bardzo często z tym spotykam, że mamy naprawdę plan marketingowy, marketing automation rozpisane, całe kampanie i ten ktoś na przykład nie zbiera się przez 3 miesiące do zrobienia czegokolwiek, robi prokrastynację, ale na takiej zasadzie zawsze znajdzie się coś. To ja znam. A wiesz dlaczego? A wiesz dlaczego? Bo on w to nie wierzy. Albo nie wierzy świadomie, albo podświadomie czuje, że coś mu nie pasuje i dlatego to nie jest jego. Jest on nie wierzy, nasze nie spotkanie, czuje i koniec. Bo ja szukam tego faktoru X właśnie, nie? Na takiej zasadzie i dla swoich klientów, i dla osób, które nawet nigdy tym klientem nie były lub nie będą, ale które szukają, dobra, no to już ja wiem, jak to robić, albo mam całą masę ekspertów. Syndrom oszusta pewnie część z was zna. Masa ekspertów na rynku nie podejmuje działania żadnego, bo, no i właśnie, to bo... To ja myślę, że ty dzisiaj mi na to odpowiedziałeś, bo tam jest właśnie brak tego doświadczenia, tej gotowości, brak tej świadomości, brak procesu, brak planu, a najważniejsze, brak realizacji, bo ja też często słyszę, że tak naprawdę rezultaty, czy w twojej dziedzinie, czy w mojej dziedzinie, ja lubię takie powiedzenie, że rezultaty są efektem działań, a nie deklaracji. Dokładnie. Ale jest wielka różnica, bo teraz w ostatnich dniach widziałem wysyp, wiesz, ChatGPT teraz ułatwia produkcję takich tych filmików czytanych przez głos, wiesz, syntetycznie i tak dalej, szczególnie anglojęzyczne, jest mnóstwo takich
krótkich filmików motywacyjnych, na co zwracać uwagę, co robić, czego nie robić. I teraz jest wysyp taki, że wiesz, nie myśl, tylko działaj, bo akcja jest lepsza niż myślenie, nie? Okej, okay, oczywiście, że to z akcji są rezultaty i z akcji się uczysz, tak. Więc akcja jest bardzo ważna. Tylko przestrzegam przed działaniem bezmyślnie, tak, bez myślenia, to... na litość boską. Myślę, że z naszej rozmowy dzisiaj wyszło, że tak, że efekty są, jakby rezultaty są efektem działania, tak. Ale musisz pod warunkiem, że masz gotowość, doświadczenie, dokładnie, świadomość, dokładnie. Proces, plan, tak. Że jesteś jakby dojrzały na tyle, żeby te, tak. To wprowadzić. Wiesz, wejście konsekwentne, bo to jest tak, jeżeli ktoś jest pracowity, jak kiedyś żartowaliśmy sobie, z dwojga złego, wolisz inteligentnego lenia czy pracowitego głupca? W firmie. Ja wolę tego inteligentnego lenia z dwojga złego, bo jak będę miał pracowitego głupka w firmie, to tylko będzie więcej produkował tak. Głupstw. I to nie chodzi o to, żeby, wiesz, robić cokolwiek, bo robienie jest ważne i dzięki temu robieniu mamy rezultaty i coś robię i wiesz, 5 lat później, 10 lat później, 20 lat później, a już najgorzej, jak na koniec życia patrzysz, że... Boże, czemu ja w tym byłem? Przecież to w ogóle nie moje. Ani nie czułem pasji, ani spełnienia, ani radości. Krwawiłem przy każdym kroku. Okej, okay, dużo rezultatów, nie wiem, duża firma, dużo pieniędzy, dużo czegoś. Nie ma radości, nie ma zaspokojonych potrzeb, nie? Tego nie chcemy. A jest bardzo dużo takich ludzi. No to ja myślę, że każdy z nas, kto niech pierwszy rzuci kamieniem, nie? Bardzo dużo. Jedź do Warszawy, przejdź się ulicą, zobacz zaciśnięte zęby, szczęki tych ludzi sukcesu w drogich samochodach. Ilu z nich nie ma spokoju, nie ma wewnętrznego, po prostu zapłaciło okrutną cenę, siedzą teraz w samochodzie za bańkę, okej. Okay, tak, i takie hasła motywacyjne, że lepiej się płacze w Mercedesie niż na rowerze, tak, to te, tak. Hasła te hasła wszyscy znają, ale w praktyce to jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, ej, ale co ja mam zrobić? I to, co mam zrobić, to myślę, że dzisiaj chociaż trochę wzięliście wartości i być może któreś ze zdań spowoduje, że ten pierwszy etap, czyli ten etap odkrycia, doświadczenia, się rozpocznie. Tak, tak. No sporo osób z CD Projekt też, twórca ponoć sobie gdzieś tam siedzi i wiesz, mała chatka, ciepły klimat i luz. To jest... Myślę, że jak ktoś płacze już, to czy to jest Mercedes, Bentley, czy rower, ma wtórne znaczenie. Jeżeli jest komuś źle, to jest źle. I dobrze jest wiedzieć, to mieć tę świadomość. Jeżeli tak, to dlaczego jest źle, co mogę zrobić, co mogę zmienić, żeby było mi dobrze. Przecież o to jest najważniejsze, żeby nam było w życiu dobrze. Mamy jedno życie, jeden czas, każda sekunda ucieka bezpowrotnie. Dokładnie. Dlaczego nie mielibyśmy przeżyć tego po prostu, mieć najlepszej wersji życia, wziąć za to odpowiedź. I tym motywacyjnym elementem myślę, że możemy zbliżać się ku końcowi. Dziękuję Ci bardzo, że... Ja dziękuję za zaproszenie. Raczyłeś odpowiedzieć na kilka moich pytań. Mam nadzieję, że dla Was niesie to wartość. Jeśli oczywiście chcecie znaleźć to, czym zajmuje się Grzegorz, w jaki sposób może Wam pomóc, jakie są aktualne szkolenia, bo nie wiadomo, kiedy będą nasi widzowie oglądać ten film, czy zaraz po publikacji, czy może dopiero po roku, ale wszystkie aktualne informacje na temat tego, jak znaleźć Grzegorza, jak się z nim skontaktować, wrzucimy w opisie do tego odcinka. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj z nami. Dziękuję, Grzegorz. Dziękuję. Jeśli chcecie takich więcej treści biznesowo-marketingowych, pamiętajcie zostawić łapkę do góry pod tym wideo, no i koniecznie subskrybować. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia. Cześć.